Witam na dzisiejszej recenzji. Dzisiaj do testu na krótki czas mam Xiaomi YI kamera. Jest to kamerka konkurencyjna do GoPro Hero. Jest jednak tańsza, bo kosztuje w Chinach około 350 zł. A co mamy na pokładzie? Otóż matryca Sony X-Mor R. Jest to matryca BSI CMOS 16 megapikseli. Ma obiektyw o świetle f2,8 i kąt widzenia 155 stopni. Przewagą nad GoPro Hero jest to, że kamerka kręci filmy Full HD przy 60 klatkach na sekundę, a nie jak GoPro 30 klatek, oraz HD 120 klatek na sekundę, a nie jak w GoPro Hero 60 klatek na sekundę. Przewagą jest również wymienna bateria 1010 mAh. Kamerka obsługuje karty microSD 64 GB klasy 10, jest też Wi-Fi, Bluetooth 4.0 oraz możliwość sterowania kamerką przez smartfon. Z tyłu urządzenia znajdziemy dwie klapki, pod którymi kryją się bateria i slot kart microSD, mini HDMI oraz microUSB. Z przodu mamy obiektyw oraz włącznik-wyłącznik kamery. Jeżeli chodzi o krawędzie, to na dole znajdziemy gwint do akcesorii oraz diodę powiadomień. Na prawej krawędzi są zupełne pustki, na górze jest przycisk do robienia zdjęć oraz kręcenia filmów, na lewej krawędzi mamy włącznik Wi-Fi, a jeżeli chodzi o sam gwint, jest on uniwersalny, zaraz to pokażę. Jeżeli chodzi o samo opakowanie, jest ono minimalistyczne. Z tyłu nawet nie będę pokazywał, jest mała nalepka, jest tam parę informacji zapewne o samym urządzeniu. Jest to wszystko po chińsku, a w zestawie znajdziemy samą instrukcję z QR kodem do pobrania z aplikacji na smartfona. Jest również kabelek mini USB, micro USB oraz samo urządzenie. Jak widać, gwint jest uniwersalny, pasuje również tutaj do mojego statywu, także myślę, że do większości akcesorii będzie pasować. W samych ustawieniach możemy zmienić trzy różne rzeczy dotyczące samych filmów, zdjęć oraz kamery czy urządzenia. I tak, zaczynając od góry, możemy wybrać jakość filmów wideo. Jest tutaj wysoka, normalna i niska. Również możemy ustawić sobie taki stempelek na filmie, żeby pokazywało nam datę i czas, sam czas, samą datę lub zupełnie nic. Jeżeli chodzi o rozdzielczości, w jakich ta kamera kręci te filmy, rejestruje, mamy oczywiście Full HD i HD oraz dwie takie mniej standardowe. Jeżeli chodzi o to Full HD, no to kręci przy 60 klatkach, przy 30, 48 i 24 klatkach na sekundę, wszystko w formacie 16:9. Jeżeli chodzi o HD rozdzielczość 1280x720, mamy tutaj 60 klatek, 48 lub 120 klatek na sekundę. Najwięcej klatek uzyskamy 240 przy rozdzielczości 848x480. Również możemy wybrać standard. Mamy tutaj dwa standardy, NTSC i PAL. Bodajże NTSC jest to standard amerykański, a PAL europejski. I wybierając PAL możemy kręcić Full HD przy 50 klatkach, nie możemy przy 60 klatkach na sekundę. Generalnie z tego co wiem, to nie ma zauważalnej różnicy, jeżeli chodzi o jakość. Również jest Mattering Mode. No i możemy wybrać sobie centralny, pośredni, średni oraz punktowy. Jeżeli chodzi o zdjęcia, możemy zdjęcia robić w czterech różnych rozdzielczościach, wszystkie w formacie 4x3 i rozdzielczości to 16, 13, 8 oraz 5 megapikseli. Możemy również zmienić tryb zdjęcia z normalnego na samowyzwalacz, timelapse oraz burst. Również możemy ustawić sobie stempelek na zdjęciach i to wszystko wygląda tak samo jak w przypadku rejestrowanych filmów. Również możemy ustawić sobie, że kamera może przy starcie przyciskiem na górze automatycznie robić zdjęcie lub wideo. Jeżeli chodzi o samo urządzenie, możemy tutaj wiele rzeczy zmienić. I tak, zaczynając od podglądu kamery, możemy, żeby kamera nam wysyłała obraz bezpośrednio na smartfon, możemy to wyłączyć lub włączyć. Również możemy funkcję Auto Low Light wyłączyć i włączyć. Loop Recording, czyli nadpisywanie danych starych na karcie SD, jeżeli zabraknie miejsca. Również jest Lens Rectification, nie wiem jak to dokładnie odebrać, poprawa obiektywu. Nie jestem w stanie tego dokładnie przetłumaczyć, nie zauważyłem zauważalnej poprawy, że tak to ujmę.
Również możemy ustawić, żeby automatycznie się Wi-Fi włączała podczas uruchamiania urządzenia. AV output możemy włączyć, wyłączyć, bazę, volume również możemy zmienić z high na low lub zupełnie wyciszyć. Również możemy zmienić nazwę urządzenia Wi-Fi i zmienić hasło. Zmieniamy również godzinę całej kamery. Tak samo można wyłączyć wszystkie diody LED na kamerce. Możemy jedną uruchomić, tylko tą przednią, dużą, że jest kamerka włączona, żeby nas powiadomiało. Również możemy po 3-5 minutach lub 10, lub żeby nigdy nam się kamerka nie wyłączała, ustawić. Jeżeli chodzi o samo urządzenie, mamy podane, jaki jest to model seryjny, firmware version, można ją aktualizować oczywiście przez smartfona. Możemy dostać informacje dotyczące samej kamerki, ile nam mamy pamięci wolnej oraz ją sformatować. Możemy również, co jest ciekawe, jeżeli nie wiemy, gdzie jest kamerka, a kamerka jest włączona, no to możemy kliknąć Find Camera i nacisnąć, żeby oddawała głos. Dodam do mikrofonu. No i naprawdę jest to dźwięk, który drażni ucho i z dala go słychać. Możemy oczywiście to wyłączyć po chwili i przywrócić ustawienia fabryczne. Sam filmików nie nagrywałem, bo nie miałem czasu, nie chciałem też kamerki zniszczyć i zapożyczyłem filmy od innego użytkownika YouTube. I tak, trzeba przyznać, że kamerka, też z własnego doświadczenia to mówię, rejestruje bardzo dużo szczegółów, w szczególności w statycznych filmach. Dobrze są dawane barwy i nie są filmy prześwietlone. Jakość dźwięku, jaka jest nagrywana przez tą kamerkę, nie jest najgorsza i sami możecie ją teraz usłyszeć. Kamera bez problemu sobie również radzi z zmiennymi warunkami oświetleniowymi, z ciemnego do jasnego i na odwrót. Tutaj jest to głównie sprawa chyba sensora Sony, CMOS BSI, a nie jakiejś tandetnej chińskiej no-name'owej marki, a według mnie jest to ważne, w szczególności w sportowych nagraniach, na przykład jadąc na rowerze i wjeżdżając do lasu. Często chińskie tanie kamerki mają z tym problem i nie radzą sobie po prostu w takich warunkach. Tutaj możemy również zobaczyć, jak kamera rejestruje obraz w zmiennym oświetleniu, z naturalnego w trudnych warunkach do sztucznych lamp, również tutaj z dworu do sztucznego oświetlenia. I możemy to zauważyć tutaj, że to wszystko działa płynnie, bez problemu i szybko. Kamera również rejestruje 7 zdjęć na sekundę widocznym, tutaj możemy to zobaczyć na filmie. Sensor Sony, tutaj cała ta kamerka jest w stanie zarejestrować filmy HD przy 120 klatkach na sekundę. Trzeba wziąć pod uwagę, że niestety nie rejestruje wtedy dźwięku. Tutaj mamy film pokazany w 1/4 szybkości rejestracji tego filmu. Jest również wersja kręcenia 480p przy 240 klatkach na sekundę i jest tu pokazany filmik na 10% szybkości tego filmu. Podsumowując, za 350 zł otrzymujemy naprawdę bardzo fajny gadżet, który jest dobrze spasowany, jest dobrze wykonany, a także w tych pieniądzach otrzymujemy wysokiej jakości matrycę Sony CMOS BSI, gdzie chyba w tych pieniądzach nigdzie jej nie znajdziemy. Również mamy do wyboru multum akcesorii, dzięki czemu w moim mniemaniu, według mnie, ta kamerka naprawdę jest dobrą alternatywą dla GoPro Hero, w szczególności jeżeli ktoś chce mieć tego typu urządzenie, a nie ma zbyt zasobnego portfela i nie chce wydawać też kroci na taki malutki gadżet. Dajcie znać, czy jesteście w stanie dać tyle pieniędzy za tego typu urządzenie, czy akurat musicie mieć w swoim portfolio bardziej renomowanego producenta kamerkę typu GoPro czy Sony. Zapraszam też do subskrybowania kanału. No i cześć, do zobaczenia, do następnego razu.